Cześć Wiktoria, co u Ciebie słychać? Cześć, bardzo dobrze, dziękuję bardzo. A u Ciebie? Bardzo dobrze, dziękuję bardzo. Zgadnij, o czym ja chcę z Tobą porozmawiać. Może o Polsacie i co się będzie tutaj działo? Tak, a konkretnie o serialu, w którym występujesz, czyli Kowalscy kontra Kowalscy. Co Ty w ogóle sądzisz o swoim imieniu? Bo ty nie masz Ela, nie, ty masz Ofelia tak w oryginale, nie? Co ty o tym to sądzisz? To prawda. No jest to, powiem ci, takie niespotykane imię. Chyba nie znam żadnej osoby o imieniu Ofelia. Ty znasz? Nie, bo ja w ogóle myślałem, że takie imię nie istnieje. Byłaś zaskoczona, jak pierwszy raz zobaczyłaś go w scenariuszu, że Ofelia? Generalnie to w scenariuszu jestem Ela. A, okay. A Ofelia okazało się, że jest to moje prawdziwe imię w serialu, ale ja go nie używam, bo go nie lubię. Dobra, co będzie działo się w drugim sezonie? Ojej, co ja ci mogę zdradzić? No będę ja. Będzie Patryk, będzie Kuba. No, nie będą nasi rodzice. Będzie trochę miks powiązań, jeżeli chodzi o postaci, no ale nie mogę ci zdradzić, kto z kim i dlaczego. Ale na pewno będzie bardzo ciekawie. Tak, jak będzie zawsze. Mnóstwo emocji, będzie mnóstwo śmiechu, no bo to jest komedia w końcu. Więc bardzo serdecznie wszystkich zapraszam do oglądania drugiego sezonu Kowalscy kontra Kowalscy już w marcu. Będę A w marcu oglądał. Są też moje urodziny. O, no to wszystkiego najlepszego. A co ciekawego wydarzyło się na planie drugiego sezonu? Bo nie możesz powiedzieć, wiesz, o fabule to może coś z kulis pracy. Ale mnie teraz złapałeś. To było dobrych parę miesięcy temu. No wiesz, no ciężko tak teraz powiedzieć tak z głowy jakąś anegdotkę, ale u nas na planie jest naprawdę mega komicznie. Powiem wam, że ja dawno nie miałam tak, że jak czytam scenariusz, to się po prostu śmieję w kartki. I tutaj tak jest i naprawdę uwielbiam i ten plan, i serial nasz uwielbiam, bo jest naprawdę super napisany. A co się działo na planie? Jakieś anegdotki? O Boże Święty, kop. Może jakieś teraz, wpadki? Spóźniłaś się? Bo ty masz problem ze spóźnianiem się, nie? Spóźniłaś się kilka razy? Nie, bo przecież na Sylwestra mówiłaś mi, że wiesz, że takie będzie teraz postanowienie. Spóźniłaś się kilka razy? A to jeszcze było, zdjęcia? To jeszcze było przed Sylwestrem, tak spóźniałam się troszkę. Tak troszkę. Ale to wiesz, z czego wynika? To moje spóźnianie się. To nie jest, że ja mam... Nie szanuję innych. Tak, że to nie jest, że ja nie szanuję innych. Ja po prostu mam problem z zaplanowaniem sobie, ile czasu na co potrzebuję. I tak w mojej głowie jest tak, na to 5 minut, na to 5 minut, na to 5 minut. A okazuje się, że prysznic 20, malowanie się 20, a nie 5. I chyba z tego to wynika, ale w nowym roku powiem ci, że jest troszkę lepiej. No tak. Dziś się nie spóźniłam. Jesteś przed czasem, bo ty miałaś być później, więc nawet przed popadłaś nie, to tak ze nie skrajności być. W skrajność. Dziękuję bardzo. Wywiad oglądajcie Kowalskich. Nie. Kowalskich oglądać? Tak, oglądajcie Kowalskich. Dzięki.